Regina Celi, letare, alleluia. Quia quem mero issi portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum. Tare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quae sumus ut per eius genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. So, good morning. Dzień dobry. This is for me a very interesting session. Jest to dla mnie bardzo ciekawa sesja. And there is no shortage of questions. Nie mamy niedoboru pytań. Nie cierpimy na niedobory dzisiaj. So I don't think we shall be able to get through all of them. Nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć. And since the Edita has very kindly translated quite a number, całkiem dużo z nich przetłumaczyła moja tłumaczka. Of these, the latest arrived 2 minutes ago. Najświeższe przybyły 2 minuty temu. And there are still quite a few I haven't yet seen. Jeszcze mamy tutaj część, których nie widziałem. The thing I would like to emphasize first of all is that I am not an oracle. Nie jestem oratorem, chciałbym to podkreślić. Wyrocznią, przepraszam. Okay. So I will not have infallible answers. Więc nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, takich nieomylnych. But I think I haven't had time to systematize them. Nie miałem jeszcze czasu, żeby je pogrupować, but I did. More or less. Mniej więcej ja pogrupowałam tematycznie. So I think we'll just take them as they come. Więc po prostu spróbujemy się do nich odnieść po kolei. And one of you says that I remain with this special message. This is from the first email. Tak, jedna osoba mówi, że pozostaje z takim przesłaniem. That a saint is someone who turns to another person. Że święty to ktoś, kto zwraca się ku drugiemu. To help him go out of isolation and experience consolation. Aby pomóc mu wyjść z izolacji i doświadczyć pocieszenia. And I just like to refer there to a passage from the life of Antony. I chciałbym tutaj odnieść się do fragmentu z życia Antoniego. A crucial opisu. Text in Christian spirituality. Opisu życia Antoniego, pewnego ważnego tekstu we chrześcijańskiej duchowości. Written by the patriarch Athanasius in the 4th century. Napisanego przez Atanazego w 4 wieku. And Antony is in some ways, he's the prototype of the saint. Antony jest prototypem świętego. Because in the writings of Athanasius, Antony is sort of the proof that the incarnation works. Jest on według pism dowodem na to, że wcielenie działa. Because he's an ordinary person like you and me. Bo jest to zwykły człowiek jak ty i ja. Who is gradually transformed by grace. Który jest stopniowo przemieniany przez łaskę. And Antony begins his life of consecration just living as a hermit in his back garden. I zaczyna Antoni swoje życie poświęcone Bogu od życia w ogrodzie. But because he was a very życia nice, z domu z ogródkiem. Tak. Because he was a very nice man and much appreciated by others, he had lots of visitors. Ponieważ był to miły człowiek, który był doceniany przez innych, miał też wielu gości. Which isn't ideal if you want to be a hermit. Nie jest to idealna sytuacja, jeśli chcesz być pustelnikiem. And so he moved and lived in a cemetery for a while. Więc przez chwilę żył na cmentarzu. Where he encountered lots of trials. Gdzie doświadczył wielu prób. And then he moved from there into the desert. A stamtąd przeniósł się na pustynię.
where he lived in an abandoned fortress, gdzie żył w jakiejś opuszczonej fortecy, for more than 10 years. Przez 10 lat. Ponad and 10 lat. His friends came about once a year with some provisions which they left in front of the door. Odwiedzali go przyjaciele, którzy zostawiali przed drzwiami to, co niezbędne do przeżycia. But they never saw him. Ale nigdy go nie widzieli. And they were both worried and curious. Więc zarówno martwili się, jak i byli ciekawi, co się dzieje. And they thought, what's happened to him? Has he gone mad? I zastanawiali się, co się z nim stało? Czy oszalał? Has he become an angel? Czy stał się aniołem? Is he even still alive? Czy wciąż żyje? And one day they couldn't bear it anymore and they broke into the fortress and pulled him out. I nie wytrzymali. Jednego dnia po prostu włamali się do tej fortecy i wyciągnęli go. And a big crowd was there to see this transformed reality. I był tam, towarzyszył im wielki tłum, który chciał zobaczyć tę przemienioną rzeczywistość. And when he came out of the fortress, everyone said, kiedy wyciągnięto go z tej fortecy, z tej twierdzy, wszyscy byli zdziwieni. And then they recognized him. He was the same. Po czym go rozpoznali. Był taki sam jak wcześniej. He was clearly the Antony they'd known before. Był dokładnie tym Antonim, którego znali wcześniej. And yet he was different. A jednak innym. And Athanasius says this wonderful thing about him. I tutaj święty Atanazy mówi piękną rzecz o nim. He was in Greek isos heautou. He was equal to himself. He was in perfect balance. Był równym sobie. I tutaj jak się z biskup przytoczył grecki cytat. Równym sobie, czyli w doskonałej równowadze. And even after all these years spent in total solitude, więc po tych wszystkich latach spędzonych nawet w samotności, he wasn't frightened by the crowd, nor was he particularly impressed by the crowd. Ani nie przestraszył się tłumu, ani ten tłum nie zrobił na nim szczególnego wrażenia. But what is striking is that when he came out of his solitude, ale co było uderzające, to że kiedy wyszedł ze swojej samotni, confronted with all these people who all wanted something from him, skonfrontowany z tłumem, który coś od niego chciał, he had eyes to see who just wanted a word from him and who needed a word from him. Miał tego typu oczy, które widziały, który człowiek pragnie czegoś od niego i rzeczywiście chce usłyszeć od niego słowo. And he went immediately to those who needed him. I który go rzeczywiście potrzebuje. I do tych, którzy go potrzebowali, podszedł. To carry a word and a gesture of friendship and of healing. Aby zanieść mu im słowo, gest, czy uzdrowienie. And that, I think, is the image of sanctity. I myślę, że to jest właśnie obraz świętości. Now the next question is quite an easy one, because there isn't an answer. Kolejne pytanie jest dość łatwe, bo nie ma na nie odpowiedzi. And the question is whether this book on chastity is going to be published in Polish, and I don't know. Czy książka o treściach dotyczących czystości będzie opublikowana w Polsce? Nie wiem. But we'll see. It's coming out in English in the late summer, in September or October, I think. Koło września będzie publikowana w Anglii dopiero, więc później się okaże. Next question, what is the condition of religious life in Europe? Kolejne pytanie, jaki jest stan życia zakonnego w Europie? Now that's quite a difficult one. To dość trudne pytanie. Because I think we can say that religious life in Europe is not in a situation of particular flourishing. Bo musimy przyznać, że życie zakonne w Europie nie jest teraz w sytuacji jakiegoś specjalnego rozkwitu. And I mean, I can see that in my own order. Zarówno u mnie w zakonie. Throughout Europe, communities are diminishing. Jak i w innych wspólnotach, w wielu wspólnotach w Europie następuje spadek liczby członków. Vocations are fewer, and the monks and nuns are getting older. Powołań jest mniej, a bracia i siostry starzeją się. And one after another, communities are asking themselves, well, can this continue? I jedna po drugiej wspólnoty zadają sobie pytanie, czy tak może być dalej. And one of the great works that the General Chapter has been doing for the last few years,
Jednym z ważnych dzieł, które uczyniła Kapituła Generalna przez ostatnie kilka lat, is to establish good procedures for closure. Było ustanowienie właściwych procedur do zamykania. At the same time, you know, there are places that are flourishing. Jednocześnie są miejsca, w których rozkwita wspólnota. And there are also signs of tremendous sort of truth of life and fruitfulness of witness in small and quite fragile realities. I też w takich, można powiedzieć, małych rzeczywistościach, czyli w jakichś małych small communities, yep, malutkich wspólnotach, można doświadczać piękna rozkwitu samej posługi czy samego powołania. But I think what we must recognize above all is that, I mean, we live in a cultural context that is in extremely rapid change. Musimy sobie uświadomić, że żyjemy w kontekście kulturowym, który podlega drastycznym zmianom. Because, I mean, even in a country such as yours, which is so profoundly Christian and Catholic. Nawet w takim kraju jak wasz, który jest tak głęboko katolicki i wierzący. It would seem that you know, statistical surveys show quite unequivocally that the rate of practice among young people is on a steep decline. Statystyki wyraźnie wskazują, że odsetek praktykujących młodych ludzi jest coraz niższy. Or I think of Ireland, which I know better. Znam trochę lepiej Irlandię. Where not so long ago, I mean, to be Irish was to be Catholic and was to go to Mass on Sunday. I nie tak dawno temu bycie Irlandczykiem oznaczało bycie katolikiem i bycie na mszy w niedzielę. And in an exceptionally short time, the church has gone from being at the heart of everything to being totally marginal. I bardzo w krótkim czasie Kościół zupełnie zmienił swoją rolę z bycia w sercu wszystkiego do bycia totalnie na marginesie. So that's something, I mean, we must just take into account, and I don't think there's any purpose in getting too excited about that. Myślę, że nie ma się co za bardzo tym przejmować. Or spending all our energies saying just, oh, it's terrible. Czy poświęcać naszą energię na narzekanie, że jest tak źle. I've been greatly helped by an extremely brief sermon I heard when, after my doctorate, I lived in Paris for a bit. Potem, jak zrobiłem doktorat, mieszkałem przez jakiś czas w Paryżu i usłyszałem wyjątkowo krótkie kazanie, które mnie podniosło. I used to go to mass at midday in a Dominican church. Chodziłem o 12 do Dominikanów. And one day, the priest who was celebrating mass gave a homily that lasted about 45 seconds. I pewnego dnia usłyszałem od jednego księdza homilię, która trwała 45 sekund. And his message was this. Jego przesłanie było. He said, "Isn't it extraordinary that nowhere in the Holy Gospel?" Czy to nie jest nadzwyczajne, że nigdzie w Ewangelii? Do we hear our Lord Jesus Christ say? Nie słyszymy, jak Pan Jezus Chrystus mówi. Dear Father in heaven, was it strictly necessary that I should become man under Pontius Pilate? Drogi Ojcze w niebie, czy to było konieczne, absolutnie konieczne, żebym był poddany Poncjuszowi Piłatowi? In other words, God works his salvation in real circumstances and in difficult circumstances. Co to znaczy? Chodzi o to, że Bóg przeprowadza proces zbawienia w różnych warunkach i w trudnych warunkach. The Son of Man came to give his life. Syn Człowieczy przyszedł na ziemię po to, aby oddać swoje życie. And we are called to give our lives. A my jesteśmy wezwani, aby oddać nasze. And to be planted like seed. By być zasadzeni jak ziarno. That perhaps someone else will harvest. Które ktoś być może, ktoś inny będzie zbierał. So I think, I mean, the thing is to try and be radically faithful. Więc co możemy zrobić w tej sytuacji? Starać się być radykalnie wiernymi. And to have faith. Mieć wiarę. And not just to see everything that is falling down. Nie tylko
patrzeć w stronę upadku wszystkiego. But also to see the things that are sprouting and growing. Ale dostrzegać nowe pędy, nowy wzrost. Even if sometimes to see those things we need a magnifying glass. Nawet jeśli niektóre pędy wymagają od nas szkła powiększającego. Then someone asked, what does the church in Norway look like now? Potem zapytano mnie, jak wygląda teraz kościół w Norwegii? And what problems does it face? I z jakimi problemami się zmaga? And then how do you solve them? I jeszcze jak ja je rozwiązuję? Now that last question is one I ask myself every day. To ostatnie pytanie zadaję sobie codziennie. So if any of you have answers, please send them to me on a postcard. Więc jeśli ktoś z was będzie miał propozycję, to zapraszam, żeby przysłać mi kartkę pocztową. Now the Catholic Church in Norway is a small church. Kościół katolicki w Norwegii jest małym kościołem. In the 16th century, Catholicism became what was prohibited. W XVI wieku katolicyzm był zakazany. And there was no Catholic continuity. There was a total rupture. I całkowicie wygaszono kościół katolicki i nie było kontynuacji od tamtego czasu. Which was partly by political design. Oczywiście było to częściowo spowodowane sytuacją polityczną. Because the Reformation was imposed by the King of Denmark, who annexed Norway in the 16th century. Ponieważ reformacja została narzucona przez króla Danii, który zaanektował Norwegię w XVI wieku. And imposing the new faith was a way of consolidating his rule. A narzucenie nowej wiary było jedną z form realizacji jego reguły. And it's interesting that a new school of revisionist history, which is not Catholic history, it's totally secular. I teraz nowa szkoła, która przygląda się historii, tutaj nie mówi o jakimś katolickim podejściu, tylko totalnie świeckim. Has shown that in fact that there was great resistance to the Reformation in Norway in the 16th century. Pokazuje ta szkoła, że wobec tej reformacji narzuconej przez króla był dość duży opór w Norwegii. But anyway, it was imposed, and because Norway is a country with a small population. Reformacja mimo wszystko została narzucona, ponieważ Norwegia ma małą liczbę mieszkańców, małą populację. It was quite easy to supervise. Więc łatwo było zarządzać takim małym ludem. So Catholicism returned to Norway in the 19th century. Katolicyzm wrócił do Norwegii w XIX wieku. Through diplomats and traders, a very, very small group. Poprzez małą grupę dyplomatów i handlarzy. But gradually around these people, a small parish arose, first in Oslo. I stopniowo wokół tych ludzi zgromadziła się mała parafia, najpierw w Oslo. And then spread through the country. A potem rozprzestrzeniło się to na kraj. And spread not least through the work and witness of religious sisters. Not least, I mean. Or of nuns. Through their testimony, yeah. The work and testimony. Rozprzestrzeniło się przez ich pracę i świadectwo sióstr zakonnych. The church in Norway was built by the sisters. Kościół w Norwegii został zbudowany przez siostry zakonne. I know very well the sisters of Saint Elizabeth in Norway. Wiem, że siostry Elżbietanki były w Norwegii. And one of them, a Polish sister. Jedna z nich Polka. Told me of a conversation that had been overheard on a boat in the north of Norway. Powiedziała mi o pewnej rozmowie, którą zasłyszała, czy która była zasłyszana gdzieś na łodzi na północy Norwegii. Where a small boy was traveling with his mother and saw two sisters in a habit. Kiedy mały chłopiec podróżował z mamą i zobaczył dwie siostry w habicie. And he asked, "Mommy, what are those?" I zapytał się, mamo, a kim są te? And the mother said, "Those are people." A mama powiedziała, to są osoby. Who eat fish on Fridays and do much good to people. Które jedzą rybę w piątki i czynią dużo dobra dla ludzi. But that testimony of charity. Ale to świadectwo dzieł miłosierdzia has been absolutely fundamental. Było absolutnie fundamentalne.
Norwegian Catholicism remained very, very small and very marginal until recently. Katolicyzm Norwegii do tej pory, a do niedawna był bardzo zmarginalizowany i bardzo niewielki. Still in the mid-1990s, according to the official statistics, there were about 30,000 Catholics in Norway. Do lat, około połowy lat 90. ubiegłego wieku było około 30 tysięcy katolików w Norwegii. Today there are between 200 and 300,000. Obecnie jest między 200 a 300 tysiącami. Largely thanks to immigration. I jest to w dużej mierze dzięki imigracji. And largely thanks to Polish immigration. I w dużej mierze dzięki polskiej imigracji. So, I mean, something close to, I mean, in my own diocese, about 50% of Catholics are Polish. Więc w mojej własnej diecezji połowa katolików to Polacy. Whereas the ethnically Norwegian proportion, a proporcje etnicznie norweskie, is only about 3 or 4%. Stanowią 3-4%. But it's an extremely international church. Więc jest to kościół wyjątkowo międzynarodowy. Where I am, it's a large territory. Ja obejmuję dość duży obszar. 55,000 square kilometers. 55 tysięcy kilometrów kwadratowych. That's about twice the size of Denmark. A dwa razy obszar Danii. And it's by far the smallest of the three Norwegian dioceses. I to jest jedna z najmniejszych norweskich diecezji. There are about 18,000 Catholics. Gdzie mamy 18 tysięcy katolików. From 130 countries. Którzy pochodzą ze 130 krajów. So one of the problems we face is to create unity out of this diversity. Więc nasz problem jest związany ze stworzeniem jedności w tej różnorodności. And that actually works tolerably well. I to całkiem nieźle działa. And I've been very struck by just the extreme goodwill of people. Byłem rzeczywiście poruszony ekstremalnie dobrą wolą ludzi. And the church is small, but I'd say it's quite vibrant. Kościół jest mały, ale jest dość żywy. It's quite young. Młody. And it's in a state of growth. Jest w stanie wzrostu. So one of our problems is that all our spaces are too small. My z kolei cierpimy na niedobór przestrzeni. Nie mamy wystarczająco miejsca. Which in a way is a nice problem. I mean, the fundamental difficulty is it's always the same. Ale największa trudność jest zawsze trudnością związaną z wiekiem. And that is, I mean, to live the gospel with coherence. A przepraszam, nie związana z wiekiem, która mówi o spójności życia w Ewangelii. And to be credible witnesses. O byciu wiarygodnym świadkiem. Fortunately, where I am, there are many credible witnesses. Na szczęście, tam gdzie ja mieszkam, jest wielu wiarygodnych świadków. So I try to learn from them. Więc próbuję się od nich uczyć. Now, a question of quite a different kind, made by someone who works as a spiritual director. Teraz jest pytanie, które zostało zadane przez osobę, która pracuje jako kierownik duchowy. Talking about the relationship of needs and desires to sexuality. Która opisuje związek potrzeb, pragnień z seksualnością. Saying that all human desires are related to sexuality. I mówi o swoich wnioskach, że wszystkie ludzkie pragnienia są jakoś związane z seksualnością. And that relating is about giving and receiving. I że bycie w relacji to dawanie i przyjmowanie. And then saying there are many ways of satisfying our needs. Mówi też o tym, że jest wiele sposobów zaspokojenia naszych pragnień. And we should look for ways that don't frustrate my other needs. Naszych potrzeb, więc powinniśmy szukać takich sposobów, które nie frustrują, czyli nie stoją w konflikcie z pozostałymi naszymi potrzebami. When I satisfy someone's need, a kiedy zaspokajam czyjąś potrzebę, I also satisfy my own need at the same time. Jednocześnie zaspokajam i swoją. So that was on the piece of paper, and I thank you for it. Dziękuję za tę uwagę. And I think that
is a true statement. Myślę, że jest to prawdziwe stwierdzenie. But I also think that what is really important in growing to freedom and maturity. Ale myślę, że co jest bardzo ważne we wzrastaniu do wolności i dojrzałości. And growing in integrity and chastity. Oraz dorastaniu do pełni i czystości. Is to take a relationship beyond need. To podjęcie relacji poza kontekstem potrzeb. Because I think we can all relate to that from experience. Oczywiście każdy z nas ma doświadczenie w tej materii. That if I maintain a relationship because the other person satisfies a need in me, że kiedy podtrzymuję jakąś relację dlatego, że druga osoba zaspokaja jakąś potrzebę we mnie, I am not free and the other person is not free. Ja nie jestem wolny i druga osoba nie jest wolna. I keep the other person captive in a way because precisely I need them. Ja trzymam tę drugą osobę w pewnym sensie w niewoli, bo jej potrzebuję. So I need to find some way of ensuring that they don't go away. Więc muszę się upewnić, że ta osoba mnie nie zostawi. So I tie them down in a way to make sure that they stay. Więc ją przywiązuję do miejsca, żeby została. Be that by force or seduction. Czy to robię siłą, czy przywiązaniem, czy poprzez uwiedzenie? And I am not free because without this person I feel frightened. Ja też nie jestem wolny, bo bez tej osoby czuję się przerażony. So I think any relationship being, be it, you know, the privileged relationship of man and wife or a relationship of friendship. Każda relacja, czy to uprzywilejowana relacja małżeńska, czy przyjacielska, has got, in order to reach maturity, aby osiągnąć dojrzałość, to pass beyond need and into the realm of grace. Musi wyjść ponad poziom potrzeb a na poziom przestrzeni łaski. Grace being a way of speaking about gifts. A łaska, could you repeat? That grace is another word for gift. Łaska, można powiedzieć, jest równoznaczna z darem. So to live and love gratuitously. A więc chodzi o to, by żyć i by kochać wdzięcznie. To love because the other person is lovable. Kochać dlatego, że ktoś pozwala się kochać. Not because I need to experience that sense of love for me to feel affirmed in myself. Nie dlatego, że ja potrzebuję tego rodzaju miłości po to, żeby upewnić samego siebie, potwierdzić siebie. But this is a process of maturing that can take time. Ale jest to proces dojrzewania, który może trwać. And I think it's quite natural that a close relationship will go through stages of reciprocal need in one way or another. Jest naturalnym, że każda relacja przechodzi etapy wzajemnych potrzeb i wypełniania ich. And that is also part of being a human being, to recognize every now and again that actually now I'm going through a time where I need to rest on someone. I to jest też część naszego człowieczeństwa, uświadomienie sobie, że w tej chwili przechodzę taki okres, że potrzebuję się na kimś oprzeć. But that I cannot remain within a dynamic where the other person is primarily my crutch. Ale nie mogę pozostać w takiej dynamice życia, że ta osoba będzie ciągle dla mnie kulą, na której się opieram. Now, another set of questions about vocation. Teraz drugi zestaw pytań dotyczących powołania. And the first question is a nice one. Did you finally get to the concert of your goddaughter? To akurat jeszcze zaplątało się pytanie, czy dotarłeś w końcu na koncert swojej córki chrzestnej? And no, I didn't. Nie dotarłem na ten koncert. Not because I was too late. Bo byłem, ale nie dlatego, że się spóźniłem. But because I was too old. Ale dlatego, że byłem za stary. Because I met up with her mother. Spotkałem się z jej mamą. And this was for the dress rehearsal of Leoncavallo's opera Pagliacci. I to było przy próbie już, przebieranej próbie, kostiumowej próbie opery Leona Pagliacci. And it turns out that the opera in Rome has a rule.
Okazało się, że opera rzymska ma pewne zasady. That only people under the age of 25 are admitted to dress rehearsals. Że na takie próby, bo to nie było przedstawienie, tylko to była próba kostiumowa, mogą wejść osoby poniżej 25 roku życia. Which is nice in a way, because it attracts students to those nights. To jest bardzo ciekawe, bo przyciąga studentów na takie wydarzenia. So her mother and I had to just sit and drink coffee until she'd finished. Więc spotkałem się z jej mamą w czasie tej próby i w tym czasie wypiliśmy sobie kawę. Another question, what are the signs of a call to the monastic life? Kolejne pytanie, jakie są przesłanki powołania do życia monastycznego? Now we could talk about this for a whole week. Tydzień by nam zajęło, żeby to omówić. But I would like to give a simply a Benedictine answer. Ale spróbuję odpowiedzieć w sposób benedyktyński. And in the Holy Rule, Saint Benedict has two criteria for a vocation. W swojej świętej zasadzie, w swojej świętej regule, święty Benedykt ma dwa kryteria powołania. The first is set out in the prologue to the rule. Pierwsza znajduje się w prologu reguły. And there Saint Benedict imagines the Lord standing in a marketplace. Kiedy święty Benedykt wyobraża sobie Pana, który stoi na rynku. And calling out to the crowd, citing a verse from the Psalms. I który woła do tłumów, tak jak to można powiedzieć w psalmach. Who is the one who wants to see good days? Who is the man who wants to see and experience good days? Woła do ludzi takim wezwaniem. Kto z was chce zobaczyć dobre dni? In other words, is there anyone here who wants to be happy? Czyli kto z was chciałby być szczęśliwy? Czy jest ktoś taki tutaj, kto chciałby być szczęśliwy? If you don't want to be happy, the monastic life is not a good option. Jeśli nie chcecie być szczęśliwi, to życie monastyczne nie jest dobrą opcją. Go and be miserable somewhere else. Idźcie i bądźcie nędznymi gdzieś indziej. But if you want to know true joy and freedom, ale jeśli chcecie poznać prawdziwą radość i wolność, perhaps this is for you. Być może to jest dla was. And then he has the second criterion, which is in the chapter on the novice master. W rozdziale na temat mistrza nowicjatu jest kolejne kryterium. And he says that the chief task of the novice master is to find out if the novice truly seeks God. Mówi o tym, że głównym zadaniem mistrza nowicjatu jest zorientowanie się, czy nowicjusz prawdziwie szuka Boga. And that again points to this importance of self-knowledge that I was talking about yesterday. I to odnosi się do tej istoty samopoznania siebie, o której mówiłem wczoraj. And again, I think this relates to the same theme of need and grace. I odnosi się to też do tematu potrzeby i łaski. Because there can be all sorts of reasons why I feel attracted to the monastery. Ponieważ mogą być różne powody, dla których czuję się pociągnięty do klasztoru. I may think of the monastery as a place that will keep me safe. Mogę na przykład myśleć, że w klasztorze będę bezpieczny. I may feel that my life is in total chaos. Mogę mieć teraz wrażenie, że moje życie jest chaosem. But that perhaps if I enter a life which is very, very strictly regulated. A kiedy wejdę do przestrzeni, gdzie życie jest tak mocno uporządkowane. My problems will just go away of their own accord. Moje problemy odejdą w dal. I may feel very lonely. A może czuję się bardzo samotny. And I may think, well, if I go and join this place where there's always someone at home. Może myślę, że kiedy dołączę do wspólnoty, to zawsze ktoś w domu będzie. I'll be all right. I będę się dobrze czuć. Forgetting that I also have to live with these people. Zapominając o tym, że jeszcze z tymi ludźmi mam żyć. So the thing is to work out whether my deep motivation is actually a supernatural motivation. Kwestia jest ważna o tyle, czy moje najgłębsze motywacje są nadprzyrodzone. And whether my deep desire wherever he goes. Czy moim głębokim pragnieniem jest podążanie za Chrystusem, za moim Panem, gdziekolwiek on pójdzie. Taking up my cross. Biorąc na siebie mój krzyż. To follow him. Aby podążać za nim. And
If that's the case, a jeśli to jest te, moje pragnienie, there's a good chance you might have a monastic vocation. To jest duża szansa, że takie powołanie masz. The next question, how is monastic life practical? Kolejne pytanie. W jaki sposób życie monastyczne jest praktyczne? Well, I think mainly because you live very, very closely together with other people. Przede wszystkim praktyczne jest w taki sposób, że musisz bardzo blisko żyć innych ludzi. Some of you may know the English actor Alec Guinness. Niektórzy znają może angielskiego aktora Aleka Guinnessa. Who died in the 90s, I think, an actor in many sort of really epochal films and television series. Był to aktor bardzo znany w wielu epickich serialach i filmach. Brał udział, niestety już nie żyje, w latach 90. zmarł. He was a man who wrote several autobiographies. Napisał 7 autobiografii. And a chapter in these autobiographies was always about his conversion to Catholicism. I zawsze w nich rozdziałem było jego nawrócenie na katolicyzm. He was on the threshold of the Catholic Church for a long time. Przez długi czas był, żył, można powiedzieć, w przedsionku katolicyzmu. And when he had almost decided to become a Catholic, kiedy już prawie zdecydował się na bycie katolikiem, he decided that before taking the plunge, before diving in, zdecydował zaraz przed tym krokiem, he wanted to see the very worst of Catholicism. Że najpierw chce zobaczyć najgorsze rzeczy dotyczące katolicyzmu. So he came to Mount St. Bernard Abbey, my monastery. Więc udał się do mojego klasztoru. Because what he'd read about the Trappist life seemed so terrible. To, co przeczytał wcześniej o życiu trapistów, wydawało się tak strasznym, that he thought it might put him off. Że miał nadzieję, że to może go odstraszy. Well, in the end it didn't. Niestety nie dało się odstraszyć go. But one of the monks who'd been assigned to shepherd him during his stay, ale jeden z braci, który został wyznaczony do tego, aby towarzyszyć mu w jego pobycie, you know, quite pleased to be receiving this famous actor, jaki był zadowolony, że mógł gościć takiego słynnego aktora, told him about all the exalted aspects of monastic life. Opowiedział mu najpierw o wszystkich wzniosłych aspektach życia monastycznego. Of all the great ascetic practices. O wielkich praktykach ascetycznych. And of all the monks' bravery. O odwadze mnichów. And at the end, just making conversation, he said, "So now, Mr. Guinness, having been here for a few days, what do you think is the most challenging aspect of monastic life?" I po kilku dniach zapytał tego aktora, co pan myśli w tej chwili, co wydaje się dla pana największym wyzwaniem takiego życia? And Alec Guinness, who was a wise man with experience of life, Alec Guinness, który był mądrym człowiekiem, który miał już doświadczenie życiowe, looked at this monk and said, popatrzył na tego mnicha i odpowiedział, other monks? Inni mnisi? And that is true. I to prawda. That we are one another's. We are a gift to one another and a trial to one another. Że jesteśmy dla siebie nawzajem zarówno darem, jak i próbą. Because you know we live very closely together for life. Ponieważ żyjemy razem, żyjemy blisko siebie. But we haven't chosen one another. Ale nie wybieramy siebie. And we used to joke in my monastery. Tak sobie w klasztorze żartowaliśmy. That we were so different. Że jesteśmy tak różni. That if we weren't spending our entire lives together in this goldfish bowl. Że gdybyśmy w tym naczyniu dla złotej rybki nie spędzali całego życia. We would never have met. To nigdy byśmy się nie spotkali. Czyli jakbyśmy w jednym akwarium nie byli razem. And that's what I mean by monastic life being practical. Nie nadążam za tą poetyzmem. I to znaczy właśnie praktyczne życie monastyczne. That it's all very well to kneel in a dark church behind a gothic pillar. Że oczywiście bardzo dobrym jest klęczenie w ciemnym kościele za gotyckim filarem. Praying, my God, I love you and I give you everything. Modląc się, mój Boże, kocham Cię i oddaję Ci wszystko. And praying like that with great sincerity. I nawet modląc się z łaską i ze szczerością. But the question is, pytanie,
How do I respond? W jaki sposób odpowiadam? When in the middle of my ecstasy, na taką sytuację, kiedy w środku mojej ekstazy, someone comes and puts a hand on my shoulder, ktoś podejdzie i położy mi rękę na ramieniu, and says, i powie, hey, you're doing the washing up. Hey, ty to dzisiaj zmywać masz. Another question, which is a good question. Kolejne pytanie, dobre pytanie. Can you hear and answer the call if you still have a serious disorder in your life? Czy możesz usłyszeć i odpowiedzieć na głos powołania, kiedy w twoim życiu jest dość duży nieporządek? But basically, my answer is yes. Podstawowa odpowiedź na to pytanie brzmi tak. In principle, because as I've been saying, we're all disordered. Mówię o tym z zasady tak, ponieważ wszyscy mamy jakiś bałagan. Many of the monasteries in my order have quite a close relationship and have a long history of hosting meetings of Alcoholics Anonymous. Wiele z klasztorów, akurat naszych klasztorów, ma doświadczenie goszczenia grup anonimowych alkoholików na swoim terenie. And that's one way of exercising an apostolate while staying within the enclosure. I to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy realizować nasz apostolat, kiedy jesteśmy w klauzurze. But as one of my brothers used to say, ale tak jak jeden z moich braci mawiał, it's also because there is a kind of connaturality between monks and recovering addicts. Jest coś wspólnego między mnichami a leczącymi się uzależnionymi osobami. Because to be a monk, he says, is to be a person in recovery. Ponieważ bycie mnichem to jest bycie człowiekiem w drodze leczenia. It is to live a life of conversion. To jest przeżywanie życia nawracającego się. Which means living with the ever deepening sense of everything in me which is unconverted. I życie wobec tego wszystkiego we mnie, co jest jeszcze nienawrócone. And living with the awareness of everything in me which is sick and need of healing. Mając świadomość wszystkiego we mnie, co jest chore, co potrzebuje uzdrowienia. So that in principle is no obstacle to pursuing a vocation. I to z zasady nie jest przeszkodą do realizacji, do pójścia za powołaniem. I think everything depends on whether I recognize the disorder or not. Myślę, że wiele zależy od tego, czy rozpoznaję ten nieporządek, czy nie. Mogę to ukryć przed innymi, przed sobą. Then monastic life is very difficult and perhaps impossible. Wtedy życie monastyczne jest trudne, bardzo trudne albo niemożliwe. And there's also another aspect which is very present in our society. I kolejny aspekt bardzo obecny w naszym społeczeństwie. Is the problem and the phenomenon of addiction. To zjawisko uzależnienia. You know, we live in a society where addictions are very common. Żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie uzależnienia są bardzo powszechne. You know, addictions to alcohol, addictions to drug, addictions to drug, addictions to pornography. Od alkoholu, narkotyków, pornografii. And that too can happen that someone comes with, you know, living a deep life of faith. I być może ktoś przychodzi, ma głębokie życie wiary. But being at the same time in the throes of addiction. Ale jednocześnie podlega porywom uzależnienia. And there too, I mean, in vocational terms, I would be open. Jeśli chodzi o generalne powołanie, byłbym otwarty. But I would also be very, very prudent and very careful. A zarazem bardzo ostrożny. And I think there again, everything depends on whether the person who has the addiction. I tu zależy wiele od tego, czy osoba, która jest uzależniona, has humility and the capacity of trust. Ma na tyle pokory i ma zdolność do zaufania. And genuine self-knowledge. Oraz taką szczerą wiedzę o sobie. And I think there too we need to discern very carefully. I tutaj bardzo ostrożnie trzeba rozeznać. What might need professional help, you know, some kind of adapted therapy. Co może tutaj wymagać pewnej pomocy profesjonalnej czy dostosowanej terapii.
And what pertains to the realm of conversion and growth in faith? A co należy do obszaru nawrócenia i wzrostu w wierze? And of course those two processes are likely to be closely intertwined. Oczywiście te dwa procesy są często mocno ze sobą związane. But there may be a need to go through a therapeutic process first. Ale może być taka potrzeba, żeby przeżyć najpierw terapię. And that'll be part of the discernment. I to będzie częścią rozeznawania też. And might help me see whether in fact I have the sufficient freedom to enter into this life of oblation. I może mi to pomóc zobaczyć, czy jestem gotowy przyjąć to życie, przyjąć what do you mean by oblation? Self-giving. Samooddania, ofiarę. Or if there are aspects of my life that are simply such that I need. Czy są może aspekty mojego życia, których potrzebuję? That I need structures, support, freedom of movement. Struktury, wsparcia, wolności ruchu. That the monastery couldn't give. The risk is that the monastery would simply be a place of suffering. To jest takie ryzyko, że klasztor będzie dla mnie miejscem cierpienia. For me and for others. Dla mnie i dla innych. So, I think humility, trust and realism. Pokora, zaufanie i realizm. Those things are needed, and then someone with whom I can really speak very, very openly. I ktoś, z kim mogę bardzo szczerze porozmawiać. That's I think the one really crucial factor. To jest jeden z głównych czynników. To try and work out such a thing, to have someone to whom I can say everything. Spróbować znaleźć taką osobę, której mogę wszystko powiedzieć. And who is worthy of that trust. I osobę, która jest godna takiego zaufania. Przepraszam. Well, I will have a glass of water in the meantime. And then another, and actually I was moved by this question. What can help me endure it? Co może mi pomóc to przetrwać? Is it a continuous call of God? Czy chodzi o to, żeby wciąż wołać do Boga? Call to God. I think there too, we need to put ourselves within a biblical paradigm, a biblical pattern. Musimy się tutaj umieścić w pewnym biblijnym paradygmacie. And recognize that part of the believer's journey. I rozpoznać, że częścią życia wierzących will be a journey through the desert. Jest droga przez pustynię. But that the end of the journey is not in the desert. Ale koniec tego życia nie znajduje się na pustyni. But to have that courage to endure the dry and solitary patches. Potrzeba jednak odwagi, aby wytrzymać te fragmenty drogi, które są suche i samotne. There's a wonderful reflection by the great Father and teacher of the church, Origen. Origenes stworzył piękną refleksję, ojciec i nauczyciel Kościoła. Who in speaking about the creation narrative, który mówiąc o narracji stworzenia, explains that passage in which it says that the Lord caused the waters to be gathered into the ocean. Mówi o tym, że Pan sprawił, że wody zgromadziły się w ocean. For the dry places to emerge. Aby odkryły się suche miejsca. And those and the dry places are in a state of waiting. A te suche miejsca są w takim stanie oczekiwania. For the rain to come from above. Na deszcz, który będzie padał na nie z góry. And make the dry places into fruitful earth. I który uczyni z nich ziemię żyzną. Fruitful earth that can bring forth plants and fruits and goodness for life. Która rodzi rośliny, owoce i dobro życia.
And Origen says that something similar happens in our individual lives. I Origenes mówi też, że coś takiego, coś podobnego dzieje się w naszym życiu. That there too, when the waters of chaos recede, kiedy odpływają z pewnych miejsc wody chaosu, there may be a phase when we will simply feel like a dry place. Może być taki etap, kiedy będziemy się czuć jak ziemia wyschła. And we might experience ourselves as a desert. Możemy sami siebie traktować jako pustynię. But that those are times to wait in hope for the rain of grace. Ale to są momenty oczekiwania i nadziei na deszcz łaski. Believing that the Lord is somehow mysteriously preparing the terrain. Wierząc, że Pan w jakiś tajemniczy sposób przygotowuje sobie teren. And then to believe in that, to believe that I have the call to be fruitful. Wierząc, że ja mam powołanie do bycia płodnym, owocnym. And that somehow the trial I'm going through will serve the cause of my fruitfulness. A próba, którą teraz przechodzę, w jakiś sposób służy temu celowi. In God's providence, a providence, as I said the other day, a providence that never fails. W Bożej opatrzności, tak jak mówiłem wcześniej, opatrzności, która nigdy nie zawodzi. So I think such times of longing and emptiness, tego typu okresy, tęsknoty i pustki, are times when we really are forced to go deep. To momenty, w którym jesteśmy zmuszeni, żeby zejść głębiej. And all those cries of scripture, you know, the cries of the poor and the needy and the persecuted and the naked. Krzyki ubogich, potrzebujących, prześladowanych i nagich, te wszystkie ze Słowa Bożego, które znamy. Become the cry of my own heart. Stają się wołaniem mojego własnego serca. And when I experience what it means to cry out in faith, Lord, save me. I kiedy doświadczam tego, co to znaczy wołać z wiarą, Panie, wyzwól mnie. Not just as taki, but because I really need to be saved. Ale z głębokiego pragnienia bycia zbawionym. Because I can't carry on like this on my own. Ponieważ nie jestem w stanie samemu dalej iść. And you know, Christian history, the lives of the saints are full of examples. Chrześcijańska historia, życia świętych są pełne przykładów, w których of such times turning into a time of grace. Takie okresy przemieniły się w okresy łaski. But it can take time. Ale może to trwać. So I think it's important to adopt that radically supernatural perspective. Myślę, że warto przyjąć tutaj radykalnie ponadnaturalną perspektywę, nadprzyrodzoną perspektywę. And then at the same time to seek helpful and appropriate human help. A jednocześnie szukać pomocnej i właściwej ręki ludzkiej. You know, to if we are religious, to let ourselves be carried through such times by our brothers or sisters. Jeśli jesteśmy osobami zakonnymi, pomóc naszym braciom i siostrom nieść nas przez ten czas. And not being embarrassed by needing to be carried. Nie wstydzić się potrzeby bycia niesionym. You know, confronting my own weakness. Konfrontując się z własną słabością. The Cistercian fathers and founders were extremely fond of a line from the book of Proverbs. Cystersi byli bardzo skupieni na księdze przysłów. Which goes like this. W którym tutaj to księdze jest. Woe to him who is alone, who has no one to raise him up when he falls. Werset: biada temu, który jest sam, który nie ma nikogo, kto by go podniósł, kiedy upada. And for them that expressed something of the essence of monastic life. I dla nich ten werset wyraża istotę życia monastycznego. That when I fall and have no strength to carry on under my own steam, że kiedy upadam i nie mam siły własnymi siłami stać, there is someone there to give me a hand and to help me carry on. Jest obok ktoś, kto poda mi rękę i pomoże mi iść dalej.
And that at other times when my brother may need a hand, a w innym momencie, kiedy mój brat może potrzebować wsparcia, I'm prepared to extend it. Jestem gotowy, aby tę rękę wyciągnąć. And I think it is at such times, myślę, że to w takich momentach, that we really come to understand what the church is. Rozumiemy, czym tak naprawdę jest Kościół. Now, a question about sin. Pytanie dotyczące grzechu. Is integrity possible here on earth? Or shall we find integrity only in heaven? Czy ta pełnia jest możliwa już tu na ziemi, czy dopiero znajdziemy ją w niebie? Obviously, the perfection, fragmentation. Ale nasze życie ziemskie jest przejściem ze niedoskonałości, ze rozczłonkowania to an ever greater integrity and wholeness. Do większej pełni, do większej całości, jedności. And what is really important here is to rejoice in and give thanks for every little forward step. I naprawdę ważnym jest tutaj rozradowanie się i dziękowanie za każdy mały krok naprzód. Not to feel sadness because I do not yet experience the fullness of perfection. Aby nie odczuwać smutku z powodu tego, że jeszcze nie osiągnąłem pełni doskonałości. But to rejoice and give thanks that a little bit of what was in a state of disorder yesterday is a bit more ordered today. Ale skupić się na tym, że ten mały fragment, który był wczoraj w nieporządku, dzisiaj jest lekko uporządkowany. And we need to be realistic and practical. Musimy być tu realistami, praktykami. That we make forward step by step. Aby podążać naprzód, krok po kroku. And there's no way of you know, our life, thank God, isn't virtual. Nasze życie na szczęście nie jest wirtualne. But it's interesting, you know, I mean, our whole sort of conceptual framework now is so conditioned by computers. Niestety nasz koncept, w ogóle podstawa pojęcia wszystkiego jest tak mocno zdominowana przez komputery. And I may, you know, I may look at a particular area of disorder in my life. Że mogę przyglądać się pewnemu obszarowi nieporządków w swoim życiu. And I just want to press delete. I chcę mi się przycisnąć delete. And then empty the computer's dustbin. A później opróżnić kosz w Windowsie. And for the thing to be gone. Żeby to już poszło. But the spiritual life doesn't work like that. A w duchowym życiu to tak nie działa. You know, I've got to actually repair what is broken stage by stage, step by step. Muszę naprawiać to, co jest połamane, zniszczone, krok po kroku, etap po etapie. And then let myself be helped in little ways. I pozwalać sobie, pozwalać, aby ktoś mi pomógł w małej formie. In some ways, I mean, I think that is the, you know, that is the little way of the little flower, Thérèse of Lisieux. Na przykład mała droga świętej Teresy z Lisieux, mały kwiatuszek. And so rejoice in our little victories. Rozradować się małymi zwycięstwami. And not be discouraged by the long journey still before us. Nie zniechęcając się długą drogą, która jest przed nami. But trust that the grace I need today will be given today. Ale ufać, że łaska, której dzisiaj potrzebuję, będzie mi dana. And as for tomorrow, well, that's tomorrow. A jutro będzie jutro. We need to make a choice. Teraz I think we'll pass to the other. Yeah. How can we protect ourselves from the noise and images of this world? Jak możemy się chronić przed hałasem i obrazami tego świata? Well, primarily by finding stillness and openness within. Przede wszystkim przez odnalezienie spokoju i otwartości w środku, wewnątrz nas. Because it is possible
to retreat into an inner sanctuary that remains invulnerable. Bo jest też możliwe, żeby wejść w taki obszar swojego wnętrza, który jest niewrażliwy. And then find that I can actually be at peace even when things around me are full of distraction. Który pozwala mi na to, żeby trwać w pokoju, nawet jeśli wszystko wokół rozprasza mnie. And the wonderful thing is that if we manage by grace to establish such a sanctuary, even a little sanctuary inside, jeśli takie sanktuarium zbudujemy w sobie, jeśli będzie to nawet małe sanktuarium, it'll become a sanctuary for other people also. Stanie się ono cenne także dla innych. For any grace we receive is never just for ourselves. Bo żadna łaska, którą otrzymujemy, nie jest tylko dla nas. It's always to be shared. Zawsze ma być dzielona. But someone, Saint Seraphim of Sarov, used to say, Święty Serafin z Sarowa mówił, find peace within yourself, odnajdź pokój w sobie, and thousands around you would find salvation. A tysiące wokół ciebie odnajdzie zbawienia. You know, if you are a person who are at peace not just as a state of temperamental calm, jeśli jesteś osobą, która ma w sobie pokój niezależnie od tego, jaki masz temperament, but in the theological sense of being someone who carries Christ, who is our peace, says St. Paul. Ale jesteś w sensie teologicznym osobą, która niesie Chrystusa, która ma w sobie pokój. You will be like a walking tabernacle. Będziesz jak chodzące tabernakulum. And people will see the sanctuary lamp. A ludzie zobaczą tę czerwoną lampkę w tobie. Another question, how to appreciate external beauty without falling into vanity? Jak? A woman asks. Kobieta pyta, jak doceniać zewnętrzne piękno, nie popadając w próżność? A good question. Well, dobre pytanie. But I will give a male answer. Ale męska odpowiedź będzie. And it's an example that has been very helpful to me. Pełnią nadziei napełniło mnie pewien przykład. That happened to me when I was a student. Kiedy byłem studentem. I have a friend who is a priest. Miałem przyjaciela księdza. And he and I were having lunch. Z którym jadłem obiad. And he arrived at the place of our appointment. Który przybył na miejsce spotkania. And just looked extremely joyful. I wyglądał na wyjątkowo rozradowanego. And he said, you know, on my way here, I saw this woman in the street, and she was just so beautiful, I wanted to applaud. To clap my hands. Mówi tak, jestem tak szczęśliwy, bo po drodze na to spotkanie widziałem kobietę, która była tak piękna, że aż miałem ochotę klaskać. And that, I think, is a good response. I myślę, że to dobra odpowiedź. To recognize beauty. Rozpoznawać piękno. And to say, gosh, that's beautiful. Aby mówić, och, jakie to piękne. Thank you, God, for creating such beauty. Dziękuję Ci, Boże, że takie piękno stworzyłeś. Applauding inwardly. Wewnętrznie klaskać. And then go on our way in peace. I podążać dalej swoją drogą w spokoju. But without wanting to devour the beauty. Ale bez chęci posiadania tego piękna. And without wanting to put it in my pocket. Bez chęci włożenia tego piękna do kieszeni. And as it were sucking the life out of it. Co by wyssało życie z tego piękna. This is a very profoundly theological question. Mamy tutaj pytanie głęboko teologiczne. Can we expect universal salvation? Czy możemy oczekiwać powszechnego zbawienia? We can hope for it. Możemy mieć na to nadzieję.
But no, we can't expect it. Nie możemy tego oczekiwać. In the sense that, I mean, the church engaged deeply with this question in the 4th and 5th century. W 4 i 5 wieku Kościół głęboko zaangażował się w te kwestie. Because, I mean, we believe in a God who is all powerful. Ponieważ wierzymy w Boga, który jest wszechmocny. And whose will is for everyone to be saved. I którego wolą jest zbawienie każdego. Those are both New Testament propositions. To są też przesłanki Nowego Testamentu. Can we not then expect him to realize this desire in an almighty way? Czy więc nie powinniśmy spodziewać się, że Bóg zrealizuje to pragnienie? Well, we can, but at the same time part of God's omnipotence. Ale jednocześnie częścią Bożej wszechmocy is expressed in the freedom he has given you and me. Jest wyraz wolności, którą daje tobie i mnie. And part, an aspect of that freedom, i aspektem, jednym z aspektów tej wolności is our freedom to say no. Jest nasza wolność do odpowiedzi nie. And you know, the older we get, the more we realize just how vast this is and how difficult. Im więcej mamy lat, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest rozległe, jak trudne. That men and women have this freedom and this possibility. Aby mężczyźni i kobiety mieli tę wolność i taką możliwość. To sabotage their own happiness in this life and in the next. Żeby sabotować swoje własne szczęście w tym życiu i wiecznym. That we have this freedom to choose the darkness rather than the light. Mając wolność wyboru ciemności przed światłem. God does everything he can to call us out of the darkness. Bóg robi wszystko, co może, aby nas z tej ciemności wyrwać. But at the same time respects our freedom to remain in it if we insist. Ale zarazem szanuje naszą wolność, jeśli nalegamy, aby zostać w ciemności. That is a great and in many ways a terrifying mystery. To jest wielka i zarazem przerażająca tajemnica. And the one thing we can do is to call down the mercy of God on ourselves and on the world. Możemy jedynie wzywać miłosierdzia Bożego nad sobą i nad światem. Another question. Theology is not against science. That is true. Teologia nie jest przeciwna nauce. Because, to prawda. What is true, whatever means we use to establish that truth. Bo jeśli coś jest prawdą, to nią jest niezależnie od środków, które ustalają tę prawdę. But then the question continues, how can we refer this to the latest research? Pytanie brzmi, jak możemy to odnieść do ostatnich badań? Made in the area of sex, which I take also to refer to sort of the area of gender, etc. Wykonanych na temat obszaru płci psychicznej. Mówiłem o tym w kontekście płci wcześniej. Is it just that science tries to name and categorize present tendencies? Czy to jest tak, że nauka próbuje nazwać, skategoryzować obecne tendencje światowe? Again, thank you for that question. It's an important one. Dziękuję za to pytanie. Jest ono ważne. And I think what we must, I mean, by all means, as believers, we should take science very seriously. Myślę, że musimy oczywiście brać naukę zawsze poważnie. But we should also insist that science be carried out on the basis of truth and not of speculation. Jednak trzeba zakładać w takim wypadku, że ta nauka jest oparta na prawdzie, a nie na spekulacjach. Obviously, for some scientific enterprise, oczywiście niektóre przedsiębiorstwa naukowe, you need a working hypothesis, which may be speculative. Niektóre przedsięwzięcia naukowe wymagają pewnej hipotezy, wobec której można spekulować. You know that the scientist is there in his or her laboratory. Naukowiec znajduje się w swoim laboratorium. And tries to work out how a particular physiological or physical process operates.
i próbuje sprawdzić, jak działa pewien proces fizjologiczny. And tries out different models, which may be contradictory models. I ma do czynienia z różnymi modelami, które mogą być sprzeczne. Because one way of carrying out empirical research is by trial and error. Ponieważ jednym ze sposobów dokonywania badań empirycznych jest poprzez próbę i błąd. And that is perfectly respectable. I oczywiście to trzeba uszanować. And maybe necessary in the pursuit of truth. To może być niezbędne w dążeniu do prawdy. What is very risky is to present my working hypothesis. Ale co jest bardzo ryzykowne, to risk that is happening now. I myślę, że mamy tutaj ryzyko, z którym w tej chwili się zmagamy. And I think that one of the most useful things we can do. Jedną z najbardziej użytecznych rzeczy, jakie możemy zrobić, is to adopt a historical perspective. To przyjąć perspektywę historyczną. And just see how our understanding of and way of approaching sexuality. Jak rozumieć sposób podejścia do seksualności? Has developed and changed, say, over the last century. Jak ten sposób rozwijał się w ostatnim wieku? And some of that development and change has been genuinely very, very useful. Oczywiście część z tego procesu rozwojowego była bardzo przydatna. But there have also been some stages of that process which we now look back on. Ale były pewne etapy tego procesu, na które w tej chwili patrzymy. And think, dear God, how could anyone ever think like that? I mówimy sobie, drogi Boże, jak ktokolwiek kiedykolwiek mógł coś takiego wymyślić. I read a book recently, which is a difficult book. Ostatnio przeczytałem trudną lekturę. About some of the things that were said in the 1970s in several European countries. O pewnych rzeczach, które były mówione w latach 70. w kilku krajach europejskich. By highly sophisticated intellectuals. Przez wielkich uczonych. About the sexuality of children. Na temat seksualności dzieci. And now, in the light of our experience now and what we see now. A w świetle tego, co doświadczamy i co teraz widzimy. Of abusive behavior, wszystkich zachowań związanych z nadużyciem, of the assault made on the integrity of children, i atakowi na pełni, na integralność dziecka. We look back on those things said then. Przyglądamy się temu, co zostało powiedziane. You know, and they make us tremble. A i to powoduje u nas drgawki. But at the time, those theses were put forward. Ale wtedy te tezy były przedstawiane in the name of sophistication and freedom. W imię pewnego wyszukanego sposobu życia i wolności. So I think above all, extreme caution is called for. Więc do wszystkiego trzeba podejść z ogromną ostrożnością. For in this area we're touching the human being at its most intimate and vulnerable. Ponieważ mamy tu do czynienia z istotą ludzką, która jest najbardziej wrażliwa i podatna. And there's a danger of doing great, great harm. Jest zagrożenie, że możemy zrobić dużą, dużą krzywdę. Even with the best will in the world. Nawet jeśli mamy najlepszą wolę. We must draw to a close. Powoli będziemy kończyć. What is God's glory? Someone asks. Czym jest Boża chwała? Ktoś zapytał. And how do we draw closer to this mystery? Jak przybliżyć się do tej tajemnicy? The answer is there to read in the Gospel of St. John. Odpowiedź znajdziemy w Ewangelii Świętego Jana. Where the theme of glory is such a powerful motif. Gdzie przoduje ten motyw chwały. And where it is made increasingly clear to us. Gdzie jest on wyraźnie wyjaśniony, that the glory of God is embodied in and revealed in, jako że chwała Boga została wcielona i objawiona, the incarnation of our Lord Jesus Christ, poprzez wcielenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, and that strangely, i że w dziwny sposób, this glory reaches its most intense point,
Ta chwała osiąga swój szczyt. On the cross. Na krzyżu. That goes against all human reason. To sprzeczne jest z wszelkim ludzkim rozumowaniem. And is a statement which is only really understandable. Jest to zdanie, które może być jedynie zrozumiane. In the light of faith. W świetle wiary. We perform a wonderful ritual every year on Good Friday. Wielki Piątek mamy piękną liturgię. When the liturgy with a tremendous economy of means. Gdzie jest bardzo wiele różnych symboli. Reveals this transfiguration of the cross. Objawiających przemianę krzyża. You know, we have the first part of the liturgy of the word, which begins with great austerity as the celebrant throws himself on the ground. Pierwsza część dotyczy, jest to część słowa, która rozpoczyna się od celebransa, który rzuca się na ziemię. Then we read through the narrative of the passion. Potem czytamy całą narrację męki. As if we were there. Tak jakbyśmy byli w tym miejscu. Seeing the cross in all its terror. Widząc krzyż jak w całej strasznej perspektywie. As an instrument of cruelty and torture. Widząc go jako narzędzie przemocy i tortury. And we kneel before the beloved crucified on that cross. I wtedy klęczymy przed naszym umiłowanym, ukrzyżowanym. Then we go into the next stage, which is the part of intercession. I potem przechodzimy do kolejnego etapu, którym jest wstawiennictwo. Where we recognize in darkness, gdzie w ciemności rozpoznajemy, that what we have just lived through, że to, co właśnie przeżyliśmy, as eyewitnesses, na własne oczy, is somehow the opening of a fountain of mercy. Jest zarazem otwarciem źródła miłosierdzia. And we call that mercy down upon every constituent part of the human race. I wzywamy tego miłosierdzia nad każdą częścią ludzkiego, każdym aspektem ludzkiego życia, ludzkiej rasy. On believers and unbelievers. Nad wierzącymi i niewierzącymi. In ever expanding circles. Nad wszelkimi kręgami. And it's as if our consciousness is gradually expanded. Nasza świadomość coraz bardziej się rozszerza. And we realize that gosh, this terrible thing we've just seen. I zdajemy sobie sprawę, że to okropieństwo, które właśnie widzieliśmy, which seems to crush my heart, które kruszyło nam serce, in fact represents an extraordinary opening. Przedstawia zarazem jakieś nadzwyczajne otwarcie, to which there is no end. Które nie ma końca. And then the third part of the liturgy. W trzeciej części liturgii. Sees the cross carried in. Widzimy krzyż wnoszony. No longer as an instrument of torture. Który nie jest już narzędziem tortur. But as a symbol of victory. Ale symbolem zwycięstwa. And we proclaim this is the cross on which. I głosimy, że to jest krzyż, na którym the world's salvation has been wrought. Światowe zbawienie zostało wygrane. Thanks to this cross, our freedom has been given back to us. Dzięki temu krzyżowi została nam przywrócona wolność. That fullness of freedom that today's collect speaks of. Pełnia wolności, o której mówi dzisiejsza kolekta. And then we unveil the cross again. The church, like a wise pedagogue, always operates step by step. Kościół jest zawsze mądrym w swojej pedagogii i działa krok po kroku, więc odkrywa ten krzyż. To accustom our eyes to see the cross in a new way. Powoli, abyśmy przyzwyczaili swój wzrok, żeby zobaczyć go w nowy sposób. And where just a minute ago it stood for something terrible. Choć minutę temu oznaczał on coś strasznego. Suddenly now it stands for something graceful. Nagle jest symbolem czegoś pełnego łaski. For freedom and gift and redemption. Dla celów wolności, daru i odkupienia. And then that revelation is
as it were made complete when we sing an antiphon that every year astonishes me. I to objawienie jakby osiąga pełnię w antyfonie, która zawsze mnie zaskakuje. Which sings thanks to the gift of the cross. Która mnie zachwyca, która mówi, że dzięki darowi krzyża joy entered the whole world. Radość weszła na cały świat. I mean, think of that for a moment, what it means. Pomyślmy o tym na chwilę, co to znaczy. It makes no sense. To nie ma sensu. And yet it's true. A jednak jest prawdziwe. I would like to end with another story. Chciałbym zakończyć jeszcze jedną historią. And it's a story about a gift I once received. Jest to historia związana z prezentem, który otrzymałem. It was just before I made my solemn profession. Przed moimi ślubami wieczystymi. And an English nun. Pewna zakonnica z Anglii. Whom I have never met and didn't know, but with whom I'd had a correspondence. Której nigdy nie spotkałem, ale z którą korespondowałem. About some textual matters. She is a translator of ancient texts. Ona tłumaczy starożytne teksty, więc w tych kwestiach się konsultowała. She had heard from a mutual friend that I was making profession. Usłyszała o moich ślubach od naszego wspólnego przyjaciela. And so she sent a nice card to wish me well and to say that she was praying for me. I wysłała mi piękną kartę, której obiecuję modlitwę i życzy mi wszystkiego najlepszego. And she also enclosed a photograph. I załączyła też zdjęcie. Not a good photograph. Niedobre zdjęcie. One of those old-fashioned ones made with an instant camera. Takie staromodne zdjęcie. Polaroid? Yep. Tak, wykonane przez tą aparat, który od razu drukuje. Of a fresco which is found in the crypt of the monastery of Cheftonne in Belgium. Był to fresk, przedstawiało to zdjęcie fresk w krypcie w klasztorze w Cheftonne w Belgii. And it shows a monk, someone who's clearly recognizably a monk in a monastic habit. I na tym zdjęciu widać było mnicha w habicie. On a cross. Na krzyżu. And above is the legend. A u góry był napis. Ho monachos estauromenos, the crucified monk. Ukrzyżowany mnich. So as I said, I was preparing to make my monastic profession for life. Ja tu właśnie przygotowuję się, aby całe życie oddać drodze monastycznej. And at first sight it was not a particularly encouraging image. I kiedy otworzyłam tę kartę, nie było to zbyt zachęcające z pierwszej chwili. But then on the back Sister Benedicta had written an explanation. Ale siostra Benedykta, bo takie było na imię, napisała z tyłu tego zdjęcia wyjaśnienie. We should always be careful about saying, talking about things that changed our lives. Musimy uważać, kiedy mówimy o czymś, co zmienia nasze życie. Because our lives aren't actually changed all that easily. Bo nasze życie tak łatwo się nie zmienia. Unfortunately. Niestety. But this thing actually did change my life, I think. Ale ta rzecz chyba rzeczywiście zmieniła moje życie. It gave me a totally new perspective on everything, really. Wydała mi kompletnie nową perspektywę. Because Sister Benedicta wrote, here is the image of a Christian. Siostra napisała, tutaj mamy obraz chrześcijanina. So integrally conformed to Christ. Tak w pełni oddanemu Chrystusowi. So fully one with Christ. Tak w pełni oddanego Chrystusowi, tak zjednoczonego z nim. That he no longer contemplates Christ on the cross. Że już nie kontempluje on Chrystusa na krzyżu. But sees the world for which Christ died, which Christ loves. Ale widzi świat, za który umarł Chrystus, który Chrystus ukochał. With and through the eyes of Christ crucified. Razem z Chrystusem ukrzyżowanym i Jego oczyma. As a member of the mystical body. Jako członek ciała mistycznego. And that, I think, is one crucial way in which we approach the glory of God. I myślę, że jest to jedna z najważniejszych dróg, do której
mamy zbliżać się, kiedy mówimy o Drodze Bożej. And begin to see what it means. I rozpoznać, czym to jest. Thank you. Co ona oznacza. Dziękuję.